Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Atom RPG. Poprzednim razem odzyskiwaliśmy długi w Krasnoznamiennym. Mieliśmy do pogadania z trzema dłużnikami. Udało się pokojowo odebrać dług od dwóch osób. Trzecia nie chciała zapłacić, dziewczyna z izby handlowej. Finalnie, trochę omyłkowo, ja wpłaciłem swoje własne pieniądze zamiast jej pieniędzy. Generalnie to zadanie udało się popchnąć do przodu. Ja jestem z tego powodu zadowolony, dlatego że wolę mieć otwartego questa, możliwość zdobycia punktów doświadczenia i poznania kolejnej ciekawej historii, niż zachować pieniądze. Ciekawi mnie natomiast inna rzecz, dlatego że spłaciliśmy dług tej Kataryny z izby handlowej. Na pewno będę chciał podejść do niej, aby spróbować jej o tym powiedzieć, bo być może jeżeli my spłaciliśmy jej dług, to może ona teraz będzie winna nam te pieniądze. Może za jakiś czas ten jej interes wypali i staniemy się na przykład udziałowcami. Czujecie? To byłoby całkiem niezłe, nie? Natomiast zanim pójdziemy dalej po Krasnoznamiennym, to chciałbym jeszcze podejść do kasyna i zagadać się z tym gościem od tarczy. Zauważony wcześniej wąsaty informator beztrosko tasuje talię kart. Sprytnie mruga do ciebie, gdy go mijasz. Okej, to nie jest ten od tarczy. Ten od tarczy stoi chyba przy barze. Siedzi przy barze. Starszy mężczyzna odrywa się od swojego kubka i radośnie cię wita. O, mój przyjacielu, jak tam poszukiwania tarczy hrabiego Rojewskiego? Poczekaj chwilę, najpierw kilka osobistych pytań. Nie ma szczęścia w tej sprawie, staruszku, ale będę szukał. No dobra, czyli ewidentnie te dwie części to jeszcze za mało. Tak wcześniej rozmawialiśmy, to ja obstawiałem generalnie trzy części jako chyba minimum tej tarczy, więc jeszcze trzeba będzie się rozglądać. Dobra, w takim razie nie przedłużajmy tutaj, jeszcze tu wrócimy w sprawie tarczy. Natomiast teraz pierwsze, co chciałbym zrobić, to podejść do izby handlowej, spróbować zagadać z dłużniczką, od której nie udało się odzyskać pieniędzy. Zobaczmy, czy z racji tego, że ja wpłaciłem pieniądze za nią, czy tutaj pojawią się jakieś nowe linie dialogowe. Mamy jeszcze kwestię związaną z niewolnicą, która w tym momencie dołączyła się do naszej drużyny. Ona wcześniej mówiła, że pochodzi z Krasnoznamiennego. Natomiast tutaj, w samym mieście, jest tak naprawdę tyle tych domów, tyle rodzin potencjalnie pasujących jakby do tego, że ona mogłaby być z danej rodziny, że bieganie od domu do domu i sprawdzanie tej kwestii na razie wydaje mi się bezsensowne. Kateryna Mawrowa patrzy na ciebie z najgłębszą irytacją. Raczej się z nią teraz nie dogadasz. No dobra. Tutaj nie mamy nic nowego, jest dokładnie ta sama linia dialogowa, którą widzieliśmy w poprzednim odcinku. W takim razie twój wybór, idę. Tutaj nic więcej nie zdziałamy. Tutaj stoi jakiś typ. Czy on tutaj stał? Ja go nie kojarzę, szczerze powiedziawszy. Widzisz wysokiego, wąsatego mężczyznę po 30, w lekko zmodyfikowanym mundurze milicyjnym. O ile wypolerowany na połysk daszek czapki wywołuje natychmiastowe skojarzenia z przedwojennymi strażnikami porządku, jednolite spodnie schowane w wysokich butach i piła spalinowa Przyjaźń, przymocowana do pasa nieznajomego, nadaje niezwykłą osobowość postaci, którą spotkałeś. Ty, tak. Tak, ty, pokaż się. No z tym typem raczej na pewno jeszcze nie rozmawialiśmy. Głos mężczyzny, groźny, niski, ale dobrze postawiony, sprawia, że zatrzymujesz się na kilka sekund, przyglądając się tobie, koncentruje się na twojej twarzy. Nos jest na miejscu, uszy są na swoim miejscu, spojrzenie prawie znaczące. Od razu widać, nie mutant. A skoro tak, to dlaczego nie wstąpić do Czerwonej Gwardii, obywatelu? Gin za przewodniczącego partii dzisiaj, jutro może być za późno. No okej, mamy kolejnego odklejonego. W końcu agitacja, która brzmi sensownie. Do służby, gotowy. Nie śpiesz się, o czym ty mówisz? Czekaj, jestem tu tylko po to, żeby porozmawiać. Umieranie to dobra propozycja, ale chyba odpuszczę. Odejdź, nie patrząc mężczyźnie w oczy. Dobra, zapytajmy, o czym on mówi, żeby mieć większy pogląd sytuacji. Ignorancja to siła, przyszły rekrucie, mądrość, popycha do herezji. Ale
Każdy musi mieć podstawy wiary. To, co ci powiem, może wydawać się dziwne na pierwszy rzut oka. A jednak cię posłucham. Po wojnie ludzkość zarówno pod względem postępu, jak i obyczajów została wyrzucona z powrotem prawie w średniowiecze. Przyczyniło się to do powstania całego grona absolutnie dzikich, często wyglądających jak jakieś absurdalne parodie kultów i organizacji, które wyrosły na łatwowierności i głupocie ludzkości, jak na drożdżach. Ludność jak na drożdżach. Często takie grupy utrzymują się albo na błędnej interpretacji jakiegoś historycznego faktu, albo na banalnej głupocie swoich uczestników. Co ty nie powiesz? Najgorszym grzechem takich organizacji jest to, że czasem nie traktują poważnie Czerwonej Gwardii Lenina, założonej jeszcze w 1917 roku do walki z radioaktywnymi mutantami przez samego Władimira Ilicza Lenina, potężnego telepaty, przewodniczącego ludzkości, który rządzi nami ze szklanego łóżka pod moskiewskim Kremlem. No, gościu... powiedziałem na początku, że kolejny gościu odklejony, ale teraz zmieniam zdanie. On jest bardzo odklejony. Tak, w porządku. Przygotuj się do ucieczki. Takie moje szczęście do pomylonych ludzi. Ciekawe, nigdy o tym nie słyszałem. A pójdźmy w tą jego gadkę, zobaczymy, co jeszcze ciekawego nam powie. Wszystkie dodatkowe emocje schodzą z twarzy twojego rozmówcy. Pozostaje tylko jakiś błogi wyraz głębokiej wiary lub oddania. Słyszałeś kiedyś o Władimirze Iliczu Leninie? Co możesz o nim powiedzieć? Masz na myśli rosyjskiego rewolucjonistę, teoretyka marksizmu i radzieckiego polityka? Wygląda na to, że on wywołał rewolucję. Pamiętam, że był grzybem. To ten, który wsiadł na samochód pancerny? No dobra, pierwszy oczywiście. Dym i lustra. Wszystko jest iluzją i pseudohistorią. Zacznijmy od tego, że człowiekiem Władimir Ilicz nigdy w rzeczywistości nie był, tak jak i nie był wbrew nieuzasadnionym plotkom, grzybem, grzybnią czy falą radiową. Był raczej esencją największych umysłów ludzkości, wcielonych w jedno ciało. Ojcowie komunizmu Engels i Marx, pisarz Czerniszewski, wojownicza kobieta Klara Zetkin i jej towarzyszka Róża Luksemburg przez wiele lat przewidywali zgubną rolę kapitalizmu, że niezmiennie przyniesie trudy, śmierć i nieodwracalne mutacje robotnikom. Zdawali sobie sprawę, że nie powstrzymają katastrofy światowego systemu finansowego na własną rękę. Dios mio, skąd się biorą tacy ludzie? No, w punkt. Jak zwykle. Zauważyliście, że Fidel za każdym razem, kiedy się odzywa, to odzywa się w punkt. Komisarz rzuca na Fidela gniewne spojrzenie, ale nic nie odpowiada. Tak, dobra, kontynuuj, skoro zacząłeś. To doprowadziło główne umysły stulecia do rozczarowującej, ale szlachetnej decyzji rytualnego zabicia się w pentagramie w lesie, w pobliżu śnieżnego Symbirska, tylko po to, aby odrodzić się we wspólnym ciele, ciele towarzysza Lenina. I tak wielki Lenin poprowadził nasz lud do chwały i raju na ziemi. Odrzucając herezję religii, zaszczepił nam żywe zainteresowanie nauką i postępem. Zamienił stęchły, pełen wojen i deprawacji wiek na złotą erę komunizmu. Kiedy jego kadencja na planecie dobiegła końca, zakuł się w szklanym łóżku, z którego nadal rozdaje wskazówki i mądre rady życiowe tym, którzy nie stracili zdolności słyszenia. W szczególności jego wola rozprzestrzenia się przez pomniki przekaźnikowe. Jego oczy i uszy w każdym, nawet najbardziej odległym krańcu radzieckiej ojczyzny. To brzmi logicznie. No co ty nie powiesz, Heksogen? To, że on stoi obok tego pomnika, pewnie nie jest przypadkowe. Tak jest, to ma sens, bo to prawda. O czym ty mówisz? Jestem zdezorientowany. Co to za przekaźniki? Twój rozmówca kiwa głową na pomnik Lenina za plecami.
Rzeźby Lenina, potężne narzędzia do promowania władzy przewodniczącego Ilicza w astralu. Dopóki stoją w wyznaczonych miejscach, kapitalista może co roku powtarzać swoje bombardowanie nuklearne. Damy radę. Ale teraz jeden z przekaźników jest w niebezpieczeństwie. Hordy śmiertelnych, a może nawet fizycznych dziwaków, degeneratów nazywających siebie złomiarzami, przygotowują się do cięcia świętego pomnika Ilicza na złom i sprzedaży nieczystym handlarzom na rękę. Udało mi się zebrać dwie grupy bojowe, ale bez pewnego rodzaju poszukiwacza przygód gotowego stać się mózgiem całej operacji, nie mogę oprzeć się dobrze bronionej pozycji heretyków. Czy jesteś gotowy na stawienie czoła siłom chaosu i zaszczycenie przewodniczącego i szlachetną śmierć dla siebie i swoich towarzyszy? Cóż, czysto jako bonus. No i dobra, tutaj będziemy mieli pewnie jakąś niezłą kabałę, a czy generalnie czeka nas walka ze złomiarzami? No i teraz pytanie jest takie, bo generalnie do złomiarzy nic nie mamy, natomiast tutaj ewidentnie kroi się zadanie, z którego możemy wyciągnąć pewnie pieniądze, na pewno doświadczenie i na pewno kawał prawdopodobnie dobrego sprzętu. Więc myślę, że się zgodzimy. Tak, uratujmy pomnik Lenina. Nie wiem, co z drugą połową wypowiedzi, ale zgadzam się. Muszę to przemyśleć. Dobra, zgadzamy się oczywiście. Mapę. Mężczyzna w milczeniu wyciąga rękę i czeka, aż włożysz w nią swoją mapę. Następnie robi tłusty znak na zmiętym papierze. Natychmiast udasz się do tego miejsca, na wysypisko śmieci i udzielisz wszelkiej możliwej pomocy innym strażnikom, którzy przeciwstawili się hordzie zmutowanych maniaków, którzy odważyli się uprowadzić wielką relikwię przewodniczącego komunizmu, jego pomnik. I niech twoje oczy nie zostaną oszukane, żółtodziobie. Twoimi wrogami zdecydowanie nie są ludzie, ale najbardziej niebezpieczne z mutantów. Polityczne. To wtedy ciało pozostaje jak w normalności, ale umysł staje się całkowicie jak w kapitalizmie. Wykonasz pracę, zgłoś się do mnie. Czy wszystko zrozumiałeś? Tak. Chwała ZSRR, drogi bracie. Czas na rozmowę się skończył. Czyny i szlachetna śmierć czekają na ciebie. Ano tak. Czy on powiedział złomowisko? Bo złomowisko to jest lokacja, której... No proszę, złomowisko. Stare złomowisko jest w miejscu, do którego się wybieraliśmy. A jednak, coś tutaj jest. Tak wcześniej mówiłem, że tutaj prowadzi jakaś ścieżka. No i teraz mamy stuprocentowe potwierdzenie, że jest tutaj lokacja. Więc świetnie się składa, bo... I tak po wyjściu z Krasnoznamionego mieliśmy iść w to miejsce, to przy okazji będziemy mieli możliwość wykonania tam zadania. No dobra, z typem skończyliśmy dyskusję. W takim razie wydaje mi się, że wszystko. Być może warto jeszcze zajrzeć do sklepu. Czy nasz stosunek handlowy z Krasnoznamionnym uległ zmianie? 8 tysięcy, prawie 9 rubli, prawie 9 tysięcy rubli zostało nam jeszcze w portfelu, więc spróbujmy... Czy jest tutaj coś sensownego do kupienia? No proszę. Mało tego, że jest tutaj coś sensownego do kupienia, to tutaj mamy naprawdę kawał fajnego sprzętu. Karabin snajperski Dragunov SVD. Ten radziecki karabin wyborowy został zaprojektowany jako broń wsparcia oddziału. Próby poligonowe w różnych warunkach środowiskowych wykazały jego niezawodność, twardość i celność, przez co został on przyjęty do użytku w wojskach Armii Czerwonej w 1963 roku, a następnie w wojskach Układu Warszawskiego. Potrzeba 7 siły, żeby obsługiwać ten karabin. No, ciekawe, czy Hexogen... spełnia te warunki, nie spełnia jeszcze tych warunków. Karabiny i strzelby są potrzebne, żeby go obsługiwać. No to akurat Hexogen bez problemu, bo to ma najwyżej. No dobra. Ale tak, skoro już tutaj jesteśmy, to myślę, że warto przyjrzeć się nabojom, bo zobaczcie, on tutaj ma mnóstwo tych naboi. Chyba jeszcze nigdy u niego nie widziałem, żeby było aż tyle amunicji. I ta amunicja nie jest jakoś specjalnie droga, więc myślę, że jak najbardziej warto tutaj zainwestować. Zobaczmy, czy my mamy coś do sprzedania. Mamy coś do sprzedania, ale zobaczcie, te ceny to jest po prostu istny dramat dalej. Czyli nasz stosunek handlowy, jeżeli chodzi o sprzedaż, to jest dalej 1 rubel za jeden nabój. No to oczywiście nic mu nie będziemy sprzedawać. My tutaj w Krasnoznamionnym mieliśmy handlarzy, z którymi mieliśmy lepsze stosunki handlowe. Takim handlarzem na 100% był gościu w aptece.
Zerknijmy do niego, czy możemy coś mu łapnąć. Na pewno jest ten typ w podziemiach krasnoznamionego, handlarz bronią, u którego długo już nie byliśmy. Być może odnowiły mu się już pieniądze i będziemy w stanie od niego coś kupić. Dobrze, ale najpierw zerknijmy do apteki. Tak, generalnie biegając po krasnoznamionnym przy okazji myślę, że będziemy zagadywać z jakimiś takimi postaciami, które mogłyby być w jakiś sposób powiązane z tą niewolnicą. Być może natrafimy czystym przypadkiem. Dobra, aptekarz ma 756 rubli. Proszę, jest apomorfina do kupienia za 7380 rubli. Kupę kasy. Ja wspominałem, że w razie, gdy będzie już totalna draka z moim uzależnieniem, to trzeba będzie po prostu te pieniądze zapłacić. Dobra, możemy mu powrzucać tutaj te rzeczy, bo jak widzicie 549 rubli to jest już kwota całkiem znośna, powiedziałbym normalna. Więc jak najbardziej powrzucajmy. Wiele mu tego nie dam, ale możemy przy okazji na przykład wyciągnąć jeszcze od niego coś. Tylko czy ja wiem, czy coś tutaj... Z leków chyba nic nie jest mi potrzebne. Ja też mam dosłownie kilka tych zbroi, ale jestem też ciekawy, czy moglibyśmy wyposażyć naszą nową koleżankę w coś przydatnego. Dobra, myślę, że tak zostawimy. Czy moglibyśmy na przykład niewolnicy wrzucić taki pancerz? Jak najbardziej. Moglibyśmy zrobić z niej wojownika, tylko że ona jest na pierwszym poziomie i 33 punkty życia... Myślę, że ona bardzo szybko zginie na tym naszym polu walki, zanim tak naprawdę cokolwiek sensownego będzie w stanie zrobić. Z drugiej też strony nie mam żadnej dodatkowej broni, tak naprawdę, żeby jej wrzucić choćby jakiś pistolet. Ewentualnie można by dać jej do ręki nóż. Zresztą nie, mamy tutaj Makarowa. Makarowa moglibyśmy jej dać. Szkoda, że wszystkie naboje 9 mm zostawiłem w czerwonym wojowniku. Ale to najwyżej możemy jej coś dokupić. Zbroję już ma, elegancko. Zobaczmy, czy coś... Dobra, moglibyśmy jej dać, nie wiem, czapkę do skradania. Niech ma. Co tu jeszcze z ubioru mógłbym jej zarzucić? Dobra, raf już chyba nic. Widel totalnie nic. Ja się generalnie fajnie powyczyszczałem z tych wszystkich przedmiotów, więc też my u tych kupców nie mamy jakiegoś specjalnie dużego pola manewru, jeżeli chodzi o ekwipunek. No dobra, to niech tak będzie. Zawsze to jakoś wyposażona. W tym Makarowie nie ma amunicji. Ona też nie spełnia wymagań, zobaczcie, ani na broń białą, ani na pistolety, więc nie wiem, czy to jest w ogóle sens tak robić. No istna tragedia tutaj jest, faktycznie. No nic. Na razie niech zostanie. Na razie niech zostanie, a potem zobaczymy. Dobrze, w takim razie wróćmy do kupca. Obkupimy się przynajmniej w naboje, bo to myślę, że warto uzupełnić. Szczególnie, że teraz idziemy na to złomowisko i tam czeka nas walka z mutantami. Może się okazać, że nie będzie łatwo. Sprawdzimy sobie naboje i wyjdziemy z krasnoznamionego przez podziemia. Zahaczymy tam jeszcze oczywiście o naszego starego znajomego. No dobrze. Zobaczmy w takim razie, co weźmiemy. 20 sztuk nabojów 9 mm. 9 mm weźmiemy, czemu by nie. Dobra, naboje do SKS-a. Bierzemy wszystkie. Te przeciwpancerne myślę, że też weźmiemy. Mocniejsze naboje do HK-33. No dobra, i co jeszcze?
30, to myślę, że już nie będziemy brali, bo to i tak wyszło 2,5 tysiąca rubli. Kurde, no bardzo fajne rzeczy ma tutaj gościu. Szczególnie ten karabin, ta heksogena, to jest coś, co mi się marzy już od dłuższego czasu. No dobra, możemy mu jeszcze wrzucić jakieś ryby, jakieś śmieci, chociaż nie wiem, czy warto, bo podejrzewam, że gdzie indziej wyciągniemy z tego lepsze pieniądze. Więc może jednak zachowamy to na później. Chociaż podejrzewam, że i tak będę to wywalał, bo pewnie w tam, gdzie idziemy, dostaniemy sporo różnego typu sprzętu. No dobrze, podzielmy się w takim razie nabojami. 65 sztuk pocisków do SKS-a. Tutaj mamy 10. Tutaj mamy również 10, więc możemy śmiało podzielić na pół. Mniej więcej. Ok, cała reszta naboi zostaje u mnie. Te 9 jeszcze damy niewolnicy. Ona pewnie zginie i będzie lipa z tego wszystkiego. Na pewno lepiej dla niej byłoby, gdyby ona została tutaj już w tym krasnoznamionym. Zobaczymy, czy ja ją jestem w stanie tutaj puścić. Zagadajmy z nią. Bo być może jest to aż tak proste. Ciemnowłosa kobieta patrzy na ciebie z mieszanką strachu i nadziei. Tak? Mogę w czymś pomóc? Chciałem ci zadać kilka pytań, jak się czujesz? Chcę ci coś dać. Pomóż mi to nieść. Musimy się rozejść. No dobra, ta opcja podejrzewam, że że ona po prostu pójdzie. Tylko teraz jest kwestia taka, czy ona pójdzie samoczynnie do, powiedzmy, swojej rodziny. Czy na przykład w momencie, kiedy ja bym z nią dotarł do tej rodziny, czy mógłbym z tego jeszcze coś wyciągnąć? No ciekawe to jest. Zanim tej opcji użyjemy, to jednak może pozabierajmy jej te graty, nie? Żeby nie było tak, że ona pójdzie z tym sprzętem i będzie jedna wielka lipa z tego. Więc zróbmy to może tak. I myślę, że ją puszczę, dlatego że pójdziemy na to złomowisko i ona tam, kurde, zginie gdzieś i nic z tego dobrego nie wyjdzie. Oczy kobiety wypełniają się łzami radości. Mój wybawco, Jezu, jestem w domu i jestem wolna, jestem ci wdzięczna. Masz do kogo iść? Nie jestem pewna, chyba pójdę do karczmy na przedmieściach. No proszę, no to mamy tutaj jakiś trop. Śmiało, idź tam, mój uczeń Kostia pomoże ci, jak tylko będzie mógł. Dziękuję bardzo. Potrzebujesz pomocy? Nie wiem, jeszcze nie. Dziękuję bardzo. No dobra, powodzenia. No proszę, i wpada 1080 punktów doświadczenia za to, że ją puściliśmy, więc myślę, że to jest dobra decyzja. No dobra, mamy ogarnięte naboje. W takim razie, tak jak mówiłem, zejdźmy do podziemi. I wychodząc jeszcze możemy zahaczyć o tą karczmę, zobaczyć jak tam... Czy nasza niewolnica dotarła? Nasza. Nasza, już nie nasza, jest wolna w końcu. No dobra, zobaczmy, czy on tutaj ma coś sensownego. 222 ruble, niewiele i generalnie no trochę ma naboi, więc te również weźmiemy. Najbardziej. Jestki również. To wszystko jest puste, bo to jest cały mój sprzęt. Oprócz tego AK oczywiście, ale z niego już wcześniej wyciągnąłem naboje, więc tutaj nic specjalnego nie ugramy. Dobra, ma jeszcze 222 ruble, więc weźmiemy. I zobaczmy, czy ja tutaj mam jeszcze coś sensownego do sprzedania. Dobra, na pewno ten jeden łom możemy wyrzucić. No jest trochę sprzętu. Kable i złom gromadzimy oczywiście dla Kowalewa. Ale śmieci możemy powyrzucać. Ciągle nie znaleźliśmy nikogo sensownego dla Wenus. Kurczę, czy ja miałem jeszcze z Abrahamem gadać na temat tej Wenus? Ja w sumie już nie pamiętam, czy myśmy z nim gadali, czy nie. Jesteśmy blisko, możemy się jeszcze wrócić. Dobra, jest już prawie 200. Tutaj jest Makarow, który jest warty dużo więcej pieniędzy, więc na razie nie będziemy go sprzedawać, bo brakuje
dosłownie 100 rubli. Jeszcze patrzę, co tutaj ewentualnie można by sprzedać. No dobra, nie widzę generalnie już tutaj nic sensownego, więc resztę dopłacimy. Okej. Naboje przerzucamy do Fidela. Tutaj mamy jeszcze te przeciwpancerne, więc je również podzielmy równo między chłopaków. Okej, no i jesteśmy chyba gotowi. Wrócimy jeszcze szybko rzucić okiem na Abrahama w kwestii tej figurki. W Peregonie sprawdziliśmy, krasnoznamionnym generalnie mnie kojarzy się tylko Abraham. Nie wiem, ktoś inny jeszcze mógłby mieć ochotę na taką figurkę, żeby zapłacić za nią jakieś konkretne pieniądze. Dobra, Abraham jest chyba w tej drugiej części. Tak, jeszcze patrzę, bo nadal, mimo tych wszystkich godzin, nadal jednak nie jestem na 100% pewien, gdzie znajduje się konkretnie Abraham. Zobaczmy, czy to jest tu. Nie, to nie jest tu. Chyba tutaj. Dokładnie. Zagadajmy z nim. Mój drogi, co tym razem, Liebern Herz? Chciałem zadać kilka pytań. Interesuje mnie twój handel. Starzec trochę gapi się nad swoim stojakiem i pociera ręce pracowicie. Garbi się. No dobra. Zobaczmy, czy jest jakaś opcja. Chociaż później w międzyczasie poruszymy inny temat. Cholera, portfel został w innych spodniach, wrócę później. Spróbujmy poruszyć inny temat. Dobra, nic tutaj nowego nie widzę. Starzec uśmiecha się szeroko i uderza się po bokach. Jak idzie życie w mieście? Plotki? Co tutaj robisz? Powiedz mi o sobie. Dobra. Muszę iść. Nie chcę przedłużać. Wydaje mi się, że on... że jego możemy śmiało skreślić. Jest tuż przy wyjściu z Krasnoznamionnego, więc mieliśmy bardzo po drodze. Kto inny mógłby chcieć taką figurkę kupić? Oczywiście jeszcze nie mamy tutaj całego poglądu sytuacji, bo nie byliśmy jeszcze w wąwozie nieszczęść. No dobra. Niewolnica dotarła. Dziewczyna cierpiąca z powodu alergii wyciera podłogę i pociąga swoim zatkanym nosem. Widząc cię, uśmiecha się, po czym głośno kicha i zaczyna wycierać twarz. Pracujesz tutaj? Tak, ja i Kostia pomagamy jak tylko możemy. On nie ma rodziców, ja też nie, więc Fidel, właściciel, dał nam pracę. Po prostu ostatnio moja alergia jest taka okropna, a psik, bardzo przepraszam, ledwo wyrabiam. Dobra. Jest niewolnica, zagadajmy z nią. Dzień dobry, panie. Cześć, jak się masz? Bardzo dobrze, pomagam w karczmie. To takie miłe, dostawać zapłatę za pracę. Jak ci się podoba Krasnoznamionny, potrzebujesz pomocy? Miejscowi nie obrażają cię zbytnio? No dobra, zapytajmy, czy potrzebuję pomocy. Nie, dziękuję, jestem przyzwyczajona do pracy, a w karczmie zawsze jest jej mnóstwo. Jak ci się podoba Krasnoznamionny? Nie rozpoznaję przedmieść. Nie ma już domu rodziców, ale pewnego dnia na pewno ich znajdę. No okej. Okay. Miejscowi nie obrażają cię zbytnio. Po tym, przez co przeszłam, nic nie może mnie złamać. No okej. Okay. Muszę iść. W takim razie dobrze, że ją puściłem, że nie szukaliśmy jej rodzinnego domu, bo tego, jak widać, w Krasnoznamionnym już nie ma. Dobra, chyba tyle. W takim razie ruszajmy na południe od Krasnoznamionnego.
Kupiłem naboje, herbata, kawa, mleko skondensowane mamy przy sobie, więc przed wejściem do lokacji będziemy mogli odpowiednio się na to przygotować. A na razie bez zbędnych przygotowań ruszamy w stronę złomowiska. No ciekawe. Znajdujesz ślady zwierzyny. Lokalne zwierzęta prawdopodobnie chodzą tędy do wodopoju. Dobra, zwierzyną nie chcę się teraz zajmować. Omijamy i idziemy dalej. Wpadasz w zasadzkę zorganizowaną przez członków jakiegoś morderczego kultu zagłady. Dobra, ja ten morderczy kult zagłady spróbuję wynegocjować na 66% szans, żeby nie marnować zasobów przed zapowiadającą się prawdopodobnie większą walką. Niestety porażka, więc musimy walczyć. No chociaż walka nie jest uruchomiona, możemy spróbować ich wymanewrować. Zerknijmy jeszcze może, z kim mamy tutaj do czynienia. Strzelba myśliwska, Makarow. Dobra, nie będziemy z nimi walczyć. Omijamy, żeby nie marnować, tak jak mówiłem, zasobów. Ewentualnie, gdy będziemy stąd wracać, to może się nad nimi zastanowimy, gdy ponownie się pojawią. Dobra, dotarliśmy praktycznie na miejsce. Tutaj sobie rozbijemy obóz. Zjemy. Wypijemy sobie oczywiście standardowo kawę, herbatę. Mleko skondensowane wydaje mi się, że jeszcze też miałem przy sobie. Nawet dwie sztuki. Więc myślę, że również te dwie sztuki sobie spożyjemy. Mamy do dyspozycji jeszcze te stymulanty bojowe. W razie gdyby ta walka gdzieś tam się okazała, że mnie przerasta, to również będziemy mogli sobie zaaplikować. Te stymulanty można używać w walce, więc na w razie czego zostanie. No dobra. Wydaje mi się, że jesteśmy gotowi. W takim razie w tym miejscu sobie rozbiliśmy już w zasadzie obóz. W tym miejscu sobie przeczekamy, tak samo nasi bohaterowie, jak i wy wszyscy, bo na tą walkę w złomowisku zapraszam was już do następnego odcinka, który na kanale pojawi się już jutro. Ja z tego miejsca chciałbym wam wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku, bo ten odcinek pojawi się w dniu Sylwestra. W takim razie do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Trzymajcie się. Hej, hej.